Dzień dobry, witam Was z ogromną radością, ponieważ mam dla Was niesamowicie dobrą informację. Jak wiecie, po powrocie z urlopu rząd przystąpił do kontrowersywy wobec akcji. Otwieramy. No i mamy teraz coraz większy wysyp kar administracyjnych, rzekomych, no i straszenia w mediach o ich powszechności. No, nie dawało mi to spokoju, ponieważ z ogromną odpowiedzialnością podchodzę do akcji otwieramy. I w związku z tym mam dla Was odpowiedź. Mam sposób. Dosyć prosty sposób. Każdy może z niego skorzystać. E, żaden sposób nie utrudniający waszej działalności. I sposób, który daje Wam pełne bezpieczeństwo. Macie całkowitą gwarancję, jeżeli będziecie postępować według tej instrukcji. Że nie otrzymacie żadnej kary administracyjnej z prostego powodu. Tu nie chodzi o żadne dywagacje prawne, bo jak wiemy z oświadczenia rządu, oni wiedzą, że te kary są nielegalne, ale chcą je e, zrealizować, aby powstrzymać akcję, otwieramy. Chociaż zdają sobie sprawę, że przegrają w sądzie. Natomiast mój pomysł, który chciałem dzisiaj zaprezentować, e, pomysł strajku przedsiębiorców e, zmierza do tego, żeby właśnie uciąć te wszelkie spekulacje prawne. I żeby zwolnić Was z odpowiedzialności za wszelkie kary administracyjne, zacznę od. Proszę o skupienie, i teraz będę starał się jak najmniej żargonem prawniczym, jak najbardziej po ludzku. Spójrzcie na to. Klocki, wiem, ale to jest model Waszej restauracji, waszego baru, waszej dyskoteki. Ten model. Jak widzicie, składa się z dwóch części. Niby całość, to jest wasz lokal, ale składa się z bardzo ważnych dwóch części. Ważnych w, w kontekście sanepidu i tej całej rządowej, nielegalnej procedury tych przestępstw. Otóż on się składa z kuchni, kuchni i baru, czyli miejsca, które zostało zbadane przez sanepid. Uzyskaliście zgodę na prowadzenie działalności gastronomicznej. I druga część składa się ten lokal z sali z sali, w której ludzie tańczą, w której ludzie jedzą. Ja wiem, że w świadomości wszystkich to jest całość. Ale wcale tak nie musi być. Otóż kuchnia, koncesje na alkohol dla baru, pozwolenia Sanepidu dotyczą właśnie tej części. Ta część. Działa obecnie na mocy tych rządowych e, rozporządzeń, które uważamy za nielegalne, ale chcemy wam zapewnić bezpieczeństwo, więc uznajemy je i staramy się do nich dopasować. Więc ta kuchnia, ona działa w pełni legalnie, no bo przecież możecie produkować, żywne, przygotowywać żywność na wynos. Możecie alkohol na wynos e, sprzedawać. Tak samo jak to robią, nie wiem, na przykład sklepy z alkoholem, gdzie nie mają sali, no i ludzie sobie kupują, albo niosą do domu, albo spożywają w parku. No nikogo to nie interesuje, gdzie ci ludzie spożywają i te pożywienia, i ten alkohol, który kupują. Wasza kuchnia jest bezpieczna. Wasza kuchnia działa legalnie. Problem stanowi druga część, czyli sala, na której ludzie konsumują. Wszystkie działania sanepidu. I te kary za naruszenie rozporządzeń antykowidowych, one się skupiają właśnie na tej sali, tam, gdzie przychodzą klienci i konsumują. To jest powód tych kar, dlatego, że wy im umożliwiacie to jako gastronomowie. Ale jeżeli ci sami klienci wzięliby sobie to jedzenie i wyszli na zewnątrz, to wy już nie odpowiadacie, bo wasza kuchnia jest legalna. Czyli problem z sanepidem i cały ten myk prawny, który Mateusz dla nas, dla was przygotował, polega na tym, że to wszystko jest traktowane razem. I teraz jak to rozłączymy, jesteśmy bezpieczni. Ale okej, okay? ktoś zapyta, no ale jak rozłączymy, no to jaki sens ma akcja otwieranie? Przecież my cały czas działamy w kuchni i wywozimy, my chcemy przyjmować klientów na miejscu. Klienci Polacy chcą iść do restauracji, chcą iść do klubu, czyli chcą skorzystać z tej części, z tej drugiej. Jak już widzicie, że te rzeczy są rozłączne w sensie prawnym, dla sanepidu to są zupełnie inne przestrzenie. To skoncentrujmy się na tym, jak to rozdzielić i co zrobić, żeby ta sala nie była powodem kar. Otóż pomysł jest następujący: przetestujemy ten pomysł teraz w Gdańsku, w kilku restauracjach. Następnie, jeżeli będziecie zainteresowani, piszcie w komentarzach. Jesteśmy gotowi, ja jestem gotowy założyć w, albo kupić jakąś spółkę w przyszłym tygodniu i ona będzie zastępować w tym pomyśle, który zaraz opiszę będzie zastępować mnie. Dlaczego? Bo nie mamy na razie tej spółki. W związku z tym w Gdańsku ja osobiście wystąpię jako kto? No więc właśnie. Ja. Od tego właściciela, który ma kuchnię, ma bar, ja mu to zostawiam. Mnie nie interesuje kuchnia i bar. To jest sprawa gastronoma. On sprzedaje legalnie, w myśl rozporządzenia antykowidowego, legalnie sprzedaje na wynos. Ja, Paweł Tanajno, a w przyszłym tygodniu ta spółka, o której wspomniałem, jeżeli będziecie tym zainteresowani i będziecie chcieli powielać ten model w całym kraju, w tym tygodniu ja. Wynajmę od restauratorów w Gdańsku, którzy zdecydowali się otwierać, wynajmę salę. Jeszcze raz powiem, wynajmę tylko tą salę ze stolikami. Nie interesuje mnie kuchnia w ogóle. Wynajmuję, podpisuję umowę na wynajęcie sali. Co się dzieje w tej sytuacji? Otóż coś, co nasz wzrok traktuje razem, wchodzimy do restauracji. Wszystko jest razem. Tam, gdzieś za ścianami, za barem jest kuchnia. My tutaj jako klienci siadamy. W sensie prawnym rozdzieli się. Jeden będzie inny właściciel, który ma pozwolenie na e, przygotowywanie żywności i sprzedaż alkoholu, obsługuje kuchnię i działa zgodnie z rozporządzeniem sprzedając na wynos. A ja wynajmę salę ze stolikami. Nie będę tam prowadził żadnej sprzedaży. Ja po prostu udostępniam tą salę wszystkim mieszkańcom Gdańska w tym tygodniu, a mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu i w kolejnych miesiącach, w których będzie się ciągnął ten lockdown, chyba że właśnie między innymi tym pomysłem zmusimy Mateusza i rząd Pisu do kapitulacji. W przyszłym tygodniu w tym tygodniu ja tą salę udostępniam każdemu mieszkańcowi Gdańska, każdemu turyście, który jest w Gdańsku, może sobie wejść na tą salę, może sobie tam usiąść, ogrzać się, jest zimno, sale będą ogrzewane. Po prostu zapraszam ludzi do sali. Nikt nie może mi zabronić tego. Wynajem okazjonalny nie wymaga żadnych pozwoleń, ale możecie dla bezpieczeństwa zadzwonić albo zgłosić za pomocą profilu zaufanego rozszerzenie PKD o wynajem waszego, waszej sali, prawo do wynajmu i tak większość osób taką działalność pewno ma, bo wynajmuje na jakieś przyjęcia, na urodziny, na okazjonalne jakieś wydarzenia, na wesela, wynajmiecie to mi ja będę dzierżawcą tej sali i to ja będę wpuszczał tam gości, i to ja będę odpowiadał za tych gości. Ja nie prowadzę działalności gastronomicznej, ja mam salę ze stolikami pięknymi, czyściutką, i tam wpuszczam gości. Jak to się ma ekonomicznie? Otóż się ma tak, że wtedy gastronom, który już jest tylko dysponentem na tą chwilę kuchni, Moim gościom w tej sali może sprzedać na wynos. To znaczy, goście sobie podejdą, odbiorą towar i pójdą sobie siedzieć na mojej sali i jeść. Tutaj mała uwaga, żeby było wszystko jasne. To, że wy jesteście właścicielami restauracji, nie zmienia faktu, że w sytuacji, gdy ja wynajmuję salę, to ze strony prawnej, jako dzierżawca, ja jestem pełnoprawnym dysponentem tej sali. Ja oczywiście się zgadzam w umowie, że będę tą salę wykorzystywał tylko po to, żeby wpuszczać ludzi, żeby mogli sobie usiąść przy stolikach i tam ewentualnie coś robić. Nie wiem, grać w karty, w szachy, porozmawiać ze sobą, ogrzać się. A jak ktoś będzie miał ochotę zjeść, to sobie może gdzieś kupić, gdzie indziej, bo ja mam tylko salę, ja nie świadczę usług gastronomicznych, może sobie kupić i tam zjeść. Ja nie mam nic przeciwko. Wy dostarczacie żywność na tą salę, ale wy nie jesteście dysponentami tej sali. Ona jest pod moją dzierżawą i moją dyspozycją. Te lokale się rozdzielają. No i teraz jest pytanie, co się stanie, jak przyjdzie ta słynna kontrola sanepidu z murem milczących policjantów. Oczywiście witacie ich i pytacie się, po co przyszli. Są różne wersje. Pani chce sprawdzić kuchnię. Jesteście właścicielami kuchni, jesteście zarządcami kuchni. Wpuszczacie panią na kuchnię, do baru. Ona sprawdza, czy wszystko robicie zgodnie z zasadami higieny, czy wszystko jest bezpieczne. Ale potem pani mówi, że przepraszam bardzo, ale tu ludzie konsumują na tej sali. Ale wy mówicie: Może i tak jest, ale to proszę się zgłosić do osoby która jest dysponentem tej sali, która jest dzierżawcą i która wpuściła tych klientów. I to jestem ja. W przyszłości może być to spółka, jeszcze o niej zaraz opowiem, która może świadczyć taką usługę dla wszystkich podmiotów restauracyjnych w całym kraju, ale skoncentrujmy się na tym, że jestem na razie w tym tygodniu ja, w tych e, e, hipotetycznych kilku lokalach w Gdańsku. I co może Sanepid zrobić mi? No niestety nic, ponieważ ja udostępniam lokal. Nie jest w żaden sposób udostępnianie lokalu osobom z zewnątrz ograniczone jakimkolwiek rozporządzeniem. Nie ma. Oczywiście, jeżeli sanepid i policja mają taką wolę, zaraz opiszę jak, możecie przekazać kontakty do mnie i ja będę sobie rozmawiał wtedy z sanepidem i policją. Nie wiem, co wymyślą. Nie mam w tej chwili żadnego pomysłu prawnego, jak, jaką mogą znaleźć podstawę prawną, bo moja działalność posiadania sali i wpuszczania sobie ludzi na salę nie jest w żaden sposób ograniczona. I ktoś teraz zapyta, no dobra, ale ciebie, Paweł, tam nie ma. Oczywiście w naszej umowie ja powierzę komuś, tobie, twojemu menadżerowi, prawo do e, zarządzania tą salą. To znaczy ja jestem dzierżawcą, i się zgadzam, żebyś ty mógł sprzątnąć stolik, wyprosić klienta, który się awantoruje, e, dopilnować tam porządku, ale to ja jestem odpowiedzialny za wszystko, co tam się dzieje. Ty działasz tylko na moje zlecenie. Ja jestem dzierżawcą sali i to ja wpuszczam gości. I niech sobie sanepit i policja ścigają Pawła Tanajno. W ten sposób możesz bezpiecznie działać tak jak to przewiduje rozporządzenie, czyli na wynos. Stąd tru, 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 sobie odbierają klienci jedzenie na wynos. Wynoszą sobie z Twojej kuchni, z Twojego punktu wydania, gdzieś przy barze, przy ladzie, wynoszą jedzenie do stolika. A ten stolik już jest w tej części, którą ja wynajmuję. Moi drodzy, robimy to pilotażowo teraz w Gdańsku. Na pewno będziecie mieć mnóstwo pytań, więc zadawajcie je w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpisać, a jak zbiorę cały bagaż tych pytań, będę odpowiadał. Być może zrobię kolejnego live'a albo kolejne nagranie wideo. Tak jak powiedziałem, pilotażowo ja będę najemcą, ale docelowo, jeżeli miało być tego bardzo dużo, powołamy spółkę, aby spółka mogła to wynajmować. Zautomatyzujemy proces podpisywania umów. Umowy są bardzo proste. Wynajem sali, Wy, e, oraz e, z drugiej strony opłata za marketing. No bo można uznać, że w jakiś sposób swoją osobą reklamuje tą salę. W związku z tym bilans opłat dwóch stron się znosi. Umowa czysta sprawa. Po to jest właśnie spółka, żebym znowu ja nie musiał, jako osoba fizyczna, się tłumaczyć z dochodów. Spółka sobie zaksięguje dochody, wy sobie zaksięgujecie koszty i dochody. Nawzajem to się zniesie, wszystko będzie full legalnie. I koniec. Koniec straszenia was sanepidem. Umowę można wypowiedzieć z jednodniowym wypowiedzeniem, terminem wypowiedzenia. Żadnych warunków. Bardzo elastyczna, dostosowana do trudnych warunków gospodarczych. Umowa, możecie ją wypowiedzieć, z niczym się nie wiążecie. Będę świadczył dla was... Ponieważ się zobowiązałem i czuję się odpowiedzialny honorowo, nie jestem politykiem, więc mam honor. Odpowiadam honorowo za tą akcję, więc przyjmę odpowiedzialność za wszystkie ataki Sanepidu na część tej sali. Ta sala będzie moja w sensie wydzierżawiona. Będę jej prawnym dysponentem. I to jest moja propozycja dla Was. Wszyscy ci, którzy dotychczas to robili, również mogą e, potwierdzić, że z nimi taką umowę ustną zawarłem wcześniej. I te wszystkie postępowania, e, które toczą się sanepidu, lub nawet dostaliście decyzję, o jakichś kilku przypadkach słyszałem, że policja doręczyła, nie korzystając, sanepid nie korzystał z poczty, możecie zgłosić natychmiast zastrzeżenie, że ponieważ nie przeprowadzili postępowania do dowodowego. Macie z mocy prawa, ta, możecie z mocy prawa żądać unieważnienia tej decyzji, oni muszą to zrobić, ponieważ ta sprawa i te wszystkie kary, które Wam wystawili, nie dotyczą Was, ponieważ umówiliśmy się wcześniej, że to ja będę dysponentem sali. Niech sobie policja mnie ściga, niech mi stawiają zarzuty, niech sobie Sanepit wystawia kary dla dysponenta sali. Wy odpowiadaliście za kuchnię, Wy nie macie nic wspólnego z ludźmi którzy korzystali z sali wydzierżawionej przez Pawła Tanajna. Koniec spaniakowania na szczytach władzy. Koniec kombinowania z ich strony. Jesteśmy sprytniejsi, przemyślcie sobie to dobrze. Jeżeli wam się to podoba, napiszcie w komentarzach, że jesteście zainteresowani tą usługą. Od razu zaznaczam, że jeżeli skala będzie duża, jeżeli nam się to powiedzie teraz w tym tygodniu w Gdańsku, Postaramy się oczywiście nagrywać. Nie wiem, czy akurat utrafimy na kontrolę, ale ja będę też przez telefon, bo mój menadżer, czyli właściciel restauracji, który staje się menadżerem sali, w mojej wynajętej, będzie też mógł do mnie zadzwonić. Ja będę obsługiwał wszystkie kontrole Sanepidu z telefonu, jako dysponent, dzierżawca sali. Natomiast, jeżeli Wam się to podoba i będzie duża skala, no to wiecie, przy dużej skali ja sam tego nie obsłużę. Potrzebujemy zrzutki na księgowość, na kogoś, kto będzie wystawiał faktury, kontaktował się, wysyłał i tak dalej, i tak dalej, obsługiwał całą administrację. Nie chodzi o zarabianie na tym projekcie, chodzi o to, żeby pokazać środkowy palec tym politycznym cwaniakom, bo oni nie są od nas sprytniejsi. Zachęcam zatem wszystkich dotychczas niezdecydowanych, którzy obserwowali, jak to się rozwinie, wszystko. Którzy już są blisko tej decyzji otworzenia. Zachęcam Was do tego, żebyście przemyśleli ten projekt. Jestem do dyspozycji. Piszcie w komentarzach, że jesteście zainteresowani. Nawet jak będą to koszty administracyjne, to będą koszty, ja z rzędu strzelam, bo nie liczyłem tego, ale nie, na pewno nie większe niż 200-300 zł miesięcznie. I w ten sposób ja przyjmę odpowiedzialność za całą akcję otwieramy w Waszych lokalach. Wy nie będziecie za nic odpowiadać, wy będziecie prowadzić legalną działalność na kuchni. Czy ten sposób da się zastosować w dyskotekach, na stokach narciarskich i na hotelach? Tak, również tak. Ja muszę to jeszcze przemyśleć. Na tą chwilę mamy opracowaną metodę na restaurację. Zapewne ona zadziała też w dyskotece. Dacie mi chwilę czasu, pomyślę też nad hotelami, pomyślę też nad. Innymi rodzajami działalności, które cierpią teraz, na przykład weselami, na przykład jakimiś okazjonalnymi imprezami i rozwiążemy ten problem. Dajcie mi moment. Zapraszam wszystkich również w ten weekend na spotkania w Poznaniu i w Łodzi. W przyszły weekend będziemy się widzieć w Katowicach i we Wrocławiu, w Lubinie także. W tą sobotę też otwieramy dyskotekę w Świebodzinie. Chcecie się spotkać, chcecie się pogadać o, o tym projekcie. Jestem do dyspozycji. Pozostajemy w kontakcie. Nie dajcie się. Jesteśmy fajsi. Pozdrawiam was serdecznie.